Prezes Najwyższej Izby Kontroli podjął decyzję, aby Izba zbadała wydatkowanie publicznych pieniędzy na system informatyczny PKW. Ściśle rzecz biorąc, kontrolerzy sprawdzą, jak pracownicy Krajowego Biura Wyborczego wydatkowali pieniądze, czy robili to w sposób celowy, rzetelny, zgodny z prawem, gospodarny, jak te pieniądze były wydatkowane na system informatyczny. Oczywiście do tej kontroli powołamy zewnętrznych ekspertów z zakresu informatyki. Podobna kontrola była przeprowadzana w roku 2003 po awarii systemu w październiku 2002 roku. Wówczas w raporcie Izba wskazywała na liczne błędy i nieprawidłowości dotyczące systemu informatycznego, który obsługiwał PKW. Sprawdzimy, jak Krajowe Biuro Wyborcze wykorzystało nasze wnioski, ale oczywiście sprawdzimy przede wszystkim bieżące wydatki poniesione w 2014 roku na funkcjonowanie systemu informatycznego. Kontrolę praktycznie zaczynamy już teraz przygotować, a skończymy w pierwszym kwartale 2015 roku.